Janek Opalski wpadł do studia Radia Kolor po długich podróżach, po odkrywaniu nowych rejonów i nowych skarbów, żeby opowiedzieć o tym, jak to jest żyć z pasji. Możecie go właśnie kojarzyć z jego kanału na YouTubie Żyj z pasji. Janek, cześć. Cześć, witam wszystkich słuchaczy. Dobrze jest wrócić po takim długim tripie? Jest fantastycznie. A ile cię nie było? W sumie od 12 kwietnia do 9 września, praktycznie pół roku. I to było pół roku szukania skarbów? Praktycznie tak. Były też spotkania z widzami z kanału, ale większość czasu spędzałem na poszukiwaniach. Miałem delikatny incydent z powrotem do Polski ze Szwecji na casting do Ninja Warrior, ale tak, cały czas poszukiwania. Bo ja tutaj muszę podpowiedzieć dla tych, którzy jednak Janka mogą nie śledzić i mam nadzieję, że zaczną od dzisiaj. Janek zawodowo zajmuje się poszukiwaniem skarbów, którą to pracę podjął po tym, jak rzucił taką normalną daily job w, no nazwijmy to korporacji. Po prostu co, któregoś dnia ci przyszło do głowy, że ty jednak nie jesteś zainteresowany pracą od 8 do 16, tylko chcesz coś innego. Dokładnie. Po prawie 5 latach pracy w korporacji w pewnego dnia pomyślałem, chciałbym zamienić moją największą pasję poszukiwań w sport zawodowy, można powiedzieć, w hobby zawodowe i w ten sposób stałem się zawodowym poszukiwaczem skarbów. Ale miałeś jakieś narzędzia już ze sobą, czy musiałeś to wszystko kupić? Jak to się w ogóle zaczęło? Poszukiwaniem skarbów zajmuję się od 2009 roku. Bawiłem się na szukaniu w plażach, w kąpieliskach nad polskim wybrzeżem. No i któregoś dnia postanowiłem, że jakby tutaj tak poświęcić cały życiowy czas i zająć się tylko tym, jakie byłyby efekty. Sprzęt już miałem, doświadczenie miałem i tylko było kwestia czasu, dobrego planu i realizacji. No chyba też strachu, to nie jest straszne rzucić pracę, która jednak, no nie zawsze się ją lubi, ale ten stały dopływ gotówki miesięcznie zapewnia. A tu ten pieniądz chyba niepewny. No chyba, że pewny. Dobrze można zarobić na tym? Generalnie niepewny oczywiście, ale tutaj miałem bardzo dokładny plan działania. Też odłożyłem dość dużą kwotę, żeby mieć taki luz psychiczny. A jeżeli chodzi o zarobki, tutaj nie ma limitu. Czasami jednego dnia potrafię zarobić 3000 zł, czasami przez 2 tygodnie nic. Jest to totalna loteria, ale wkładając to dość dużo pracy i systematyczność, że dzień po dniu poszukiwania jestem w stanie, no tak jak w tym sezonie, na przykład 25 tysięcy złotych. Znaleźć na plaży. Tak. Obrączki, pierścionki, zawieszki, łańcuszki, euro. Gubimy 25 tysięcy na plaży? Nawet więcej, bo konkurencja, ilość poszukiwaczy na świecie jest naprawdę przeolbrzymia. Ja mi się to naprawdę w głowie nie mieści. Dobrze, to może w takim razie biorąc pod uwagę, że jesteśmy potencjalną osobą, która może coś się zgubić, no będziesz teraz niestety musiał troszeczkę popsuć sobie biznes. Na co musimy najczęściej uważać? Co najczęściej znajdujesz? Generalnie obrączki. Z tego względu obrączki, pierścionki, bo temperatura, zmiana szybka, jak wchodzimy do wody, od razu się zsuwa, palec się kurczy, obrączka spada, także trzeba uważać, ale jest na to rada, bo ja też pomagam ludziom w odnajdowaniu. Ludzie piszą do mnie na kanale często i to jest 100 razy lepsze od znalezienia takiej przypadkowej obrączki. Jak znam właściciela, oddaje uśmiech, radość, łzy, czasami jest to niesamowicie fajne uczucie. Czyli tak bez żalu oddajesz ten swój pieniądz wyszukany. Dokładnie. No tak, to jest taka niepoliczalna zapłata chyba. Dobrze, obrączka pierwsza, druga rzecz, którą gubimy. Druga rzecz, łańcuszki. Łańcuszki mają często słabe zapięcia i czasami jak się dostanie tam piasek, to potrafi taki mały karabinczyk się otworzyć, odpiąć po prostu, albo kółeczko przerwać i wtedy spada momentalnie. Albo też jak ludzie skaczą do wody na główkę, no to jak łańcuszek jest większy, potrafi przelecieć przez głowę. Czyli generalnie zalecałbyś chyba nie zakładać biżuterii na plażę? Dokładnie. To jest 100% pewności, że nie zgubimy. Zostawić na kocyku i tylko pamiętać, bo też się zdarza, miałem takie zlecenia, że pani zostawiła 3 pierścionki na kocyku, poszła pływać, potem kocyk pociągnęła i pierścionki w piach. A coś jeszcze poza biżuterią? Poza biżuterią telefony, ale zazwyczaj w agonalnym stanie, chyba że wodoodporne. Bardzo rzadko kamerki typu GoPro można znaleźć. No, śmieci, masa śmieci. Tego też praktycznie każdego dnia kilkadziesiąt kapsli, puszek, butelek, czasami zbitych szyjek. Także też tutaj troszeczkę no, ratujemy ludziom stopy, że tak powiem. Właśnie chciałam zapytać, czy może z tym śmieceniem jest u nas lepiej, czy gorzej? Jak to widzisz, jak to się zmienia na przestrzeni? No niestety, tak jak poszukiwałem w Szwecji, to przez 90 dni, w tym roku najwięcej szukałem w Szwecji, znalazłem tylko 3 kapsle po piwie,
w Polsce średnio na kąpielisku jest to kilkadziesiąt nawet kapsli, więc tutaj niestety jest duże pole do poprawy. Czy pamiętasz jakąś taką najdziwniejszą rzecz, jaką znalazłeś na plaży? Najdziwniejsza, no to sztuczna szczęka z takiego metalu jakiegoś, nawet ciężko mi powiedzieć jakiego, ale po prostu sztuczna szczęka jakaś z czasów pierwszej, może drugiej wojny. To takie odkrycie archeologiczne, można powiedzieć. No trochę tak. Czyli pilnujemy biżuterii i sztucznych szczęk, jak wychodzimy na plażę. No i też pilnujemy telefonu bądź innej elektroniki. Nie śmiecimy. Strasznie to jest przykre, że jednak w dalszym ciągu jest taka duża rozbieżność między nami a zagranicą. A powiedz mi, jak ludzie reagują na gościa, który idzie z tym całym sprzętem do poszukiwania skarbów? Bo to, rozumiem, to jest takie... Ja teraz będę mówić głupoty, ale na takim kijku, takie kółko, które wyszukuje metal. Tak, dokładnie. I generalnie 90% czasu szukam w woderach wędkarskich, czyli takich kaloszach po klatkę piersiową. Kaloszospodnie. Dokładnie. W prawym ręku mam wykrywacz, tak jak opisałaś. Na szczycy jest cewka słuchawki, a w lewym ręku sito, czyli długi kijek zakończony metalowym sitem z dziurkami, który wbijam w podłoże, cedzę jak durszlakiem dosłownie. No i do tego, jak jest zimno, rękawice gumowe, więc wyglądam jak Hannibal Lecter trochę. Ludzie, no, są ciekawi. Są ciekawi takich rozmów. Panie, co pan robi, co pan szuka? Mam niezmiernie dużo. Też fajna opcja za granicą, bo przypominam sobie słówka angielskie, no bo codziennie ludzie pytają, są ciekawi. Czy pan szuka szkła, małży, bursztynu? Czy mogę wejść do wody, czy mnie nie porazi? Także bardzo różne pomysły mają. Ale ogólnie sympatycznie podchodzą. Pewnie, że tak. A czy ktoś cię kiedyś przeganiał? Generalnie nie, bo staram się, nawet jak szukam na terenie zamkniętym jakiegoś ośrodka, no to pierwsza rzecz, idę do właściciela i pytam o możliwość poszukiwania, a tak nigdy nie miałem nieprzyjemności. Gdybym ja chciała być w najbliższym sezonie poszukiwaczem skarbów, no to poza tym, że pewnie bym się do ciebie odezwała i podczepiła do jakiejś wyprawy, to co powinna gotować? Spodnie, buty, rękawice, wykrywacz i podbierak. To są takie podstawy. No i też zaczerpnąć wiedzy troszeczkę, w jaki sposób szukać, bo nie jest to takie proste, jak się wydaje. Wymaga dość dużej wiedzy i systematyczności. Ale jak, to jak szukać? Jak szukać? Mhm. Generalnie błąd początkującego, taki numer jeden, to jest przemiatanie cewką nad podłożem. Cewkę trzeba trzymać dosłownie przy samej ziemi, tak centymetr, dwa, i równo przemiatać, a ludzie tak biorą do góry i wtedy tracą zasięg na dany przedmiot. Aha. Dodatkowo, jak wchodzę do kąpieliska, to żeby przeszukać tak idealnie, to trzeba od płytkiej wody do głębokiej. Skręcam w prawo, cofam się, wracam. I tak jak przejdę całe kąpielisko, to później w poprzek, żeby była taka jakby szachownica zrobiona. Siatka. Dokładnie, a ludzie czasami wchodzą i tak chodzą, by byle jak, nie wiadomo gdzie. Nie ma wtedy dokładności i zostawiają bardzo dużo przedmiotów. No i też woda poniżej kolan. Tam jest zawsze najwięcej śmieci i poszukiwacze to omijają często. I też jak mamy jakieś kąpielisko, warto rozejrzeć się po jeziorze i tutaj już zmysł poszukiwacza wchodzi w grę, że spacer i patrzymy, w którym miejscu mogli się kąpać kiedyś ludzie. I jak trafimy na takie miejsce starsze, to można znaleźć naprawdę niesamowicie dużo przedmiotów, bo nikt tam nie szukał na przykład. A jak rozpoznajesz, że to miejsce mogło być kiedyś popularnym kąpieliskiem? Generalnie... Stare fotografie, dobry research w bibliotece. Dokładnie. Google Earth jest świetnym narzędziem. Robimy mapy po prostu historyczne, 10-20 lat wstecz i widać czasami pomost, widać wypłaszczenie, widać kawałek jak plaże i na tej podstawie, a też czasami po prostu widać, że nie jest zarośnięte, ładny piasek i gdzie ja bym się kąpał, jakby nie było plaży, na takiej zasadzie. Dużo cennych wskazówek. Jak dzisiaj oceniasz swoją decyzję o odejściu z pracy? Żałowałeś kiedyś? Tak naprawdę, no wiadomo, w pierwszym momencie jak odchodziłem, no było mi przykro. No, naprawdę tam łezka nawet pociekła, bo 4,5 roku z fantastycznymi ludźmi i praca, którą kochałem, bo byłem liderem sportu, cross-treningu, treningu siłowego, sprawiało mi to niezwykłą satysfakcję, ale jak poczułem wypalenie zawodowe, zapragnąłem zmian, bo uważam, że każda zmiana jest naprawdę cenna w życiu i po 2 latach, bo odszedłem 30
30 czerwca 2020 roku i rzeczywiście udało się to. I żyję z pasji i na ten moment no, jestem bardzo zadowolony, że podjąłem taką decyzję. Ja tu jeszcze muszę wspomnieć, bo nie wspomniałam wcześniej, że to życie z pasji to jest życie bardzo często w samochodzie twoim, bo ty masz takie auto specjalne, które jest z tobą lata, które nawet razem z widzami naprawiałeś, jak tam coś szwankowało. I ty w tym aucie, to nie jest tak, że Janek jedzie sobie gdzieś do Szwecji, tak jak byłeś, i tam mieszka w jakimś hotelu, przejada na bieżąco wszystko, co znajdzie, tylko mieszka w aucie. Dokładnie, dokładnie. Takie podróżowanie i spanie w jakichś ośrodkach, hotelach by w ogóle się nie kalkulowało, a tak jestem niezależny, śpię gdzie chcę, za darmo. No i podróżuję we Fiacie Doblo, 20-letnim. No tak, jest to jakiś taki sedan wyprofilowany, w którym musiałbyś kombinować, jak tu upchnąć nogi, tylko normalnie samochód, w którym z tyłu zrobiłeś sobie łóżko. Dokładnie, łóżko, mam zestaw solarny, w tamtym roku też wybasto zainstalowałem, przetwornicę, bo też montuję odcinki na bieżąco, więc full wypa, że tak powiem. Prawdziwy hotel na kółkach. No a potem sobie zjeżdżasz do domu w Wieliszewie i sobie możesz odpoczywać. Dokładnie. Chyba, że robić znowu przy domu. Robić przy domku i zająć się pozostałymi pasjami, bo jak kanał Żyj z Pasji, poszukiwanie, ale również śpiewanie i sport, w tym sport mój numer jeden, czyli arm wrestling. Jakbyście chcieli sobie Janka podglądać, zobaczyć, jak to życie z pasji wygląda, czym się je to poszukiwanie skarbów. I nie wiem, czy mogę też tak podpowiedzieć, ale jakby cię ktoś chciał o poradę zapytać w tym temacie, to chyba pomożesz, nie? Pewnie, pewnie. Chociaż sobie konkurencję wychowasz na własnej piersi, kto wie, być może. Ale to zachęcam do tego, żeby go na YouTubie odwiedzać. Znajdziecie go również na Facebooku Żyj z Pasji. Janek Opalski był naszym gościem. Wielkie dzięki, że wpadłeś.